Lepiej uważajcie w tym miejscu na autostradzie, bo kolejny youtuber rozbija tam swój samochód. Taką informacją niezwłocznie podzielił się Oj Wojtek zaraz po wyjściu z auta, którym zatrzymał się na dość wymownym w tej sytuacji znaku. Wojtkowi na szczęście nic się nie stało, jednak jak twierdzi, jechał dużo poniżej dozwolonej prędkości, a mimo to auto samoistnie wpadło w poślizg. Zdarzenie miało miejsce na A1 w okolicach Kutna, gdzie co ciekawe, w tym samym miejscu ponad pół roku temu rozbił swoje BMW Owca z ekipy WK. Jak twierdzą same służby, na tym odcinku regularnie dochodzi do wypadków przez powstający tak zwany aquaplaning, który jest tutaj następstwem nierównego profilu jezdni. Jednak zamiast po tylu zdarzeniach drogę wyrównać, to postawiono tam jedynie znak informujący o wypadkach. Więc...